legalizować, kupować, zalegalizować. Jako organizator oficjalnie otwieram nasz happening, który okazał się bez sensu. Cześć, z tej strony Mike. Chciałem nagrać krótki film o tym, co się działo na happeningu. Dla tych, którzy nie byli, dla tych, którzy nie mogli być. Pewnie wielu z Was już oglądało. Jakieś tam reportaże, wywiady i tego typu rzeczy z happeningu, zdjęcia, nie zdjęcia. Później, dodatkowo we wtorek, było spotkanie w Ministerstwie Finansów Grupy Roboczej. I teraz, tak, jeśli chodzi o sam Happening, to przed samym Happeningiem o godzinie 12 spotkaliśmy się z ministerstwem. Był pan minister Gruza i parę innych osób. Byli posłowie. Z naszej strony było pięciu przedstawicieli, plus dwie osoby dodatkowe. Tam pani minister twierdził, że nie ma podatku PCC, żeby podatku PCC nie płacić. I mam wrażenie, że niektórzy zrozumieli to, że zostanie napisany na kolanie dekret i natychmiast PCC nie będzie. Niestety w Polsce tak łatwo nie ma. To troszeczkę trwa, więc na regulację PCC czekamy, a właściwie oficjalne potwierdzenie tego, że podatku PCC nie ma i yy, Czekamy na takie jakieś, czy to rozporządzenie, czy jakieś tam interpretację ogólną. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Dodatkowo działamy dalej. Teraz tak, <laughs> jeśli chodzi o pozostałe sprawy, to niestety to co potwierdził Pan Minister, i co się później potwierdziło o, na spotkaniu Grupy Roboczej, o tym za chwilę. Na gruncie obecnego prawa podatkowego, z którego niektóre przepisy są jeszcze z lat 20. ubiegłego wieku, nie da się za bardzo nic zmienić, więc pierwsze zmiany będą obowiązywały od roku 2019. I jak to minister określił, on zdaje sobie sprawę z tego, że rozliczenie tego jest trudne, a wręcz czasami niemożliwe, no ale trzeba sobie jakoś radzić. Czyli standardowe polskie piekiełko. Od 2019 roku mam nadzieję, że wypracujemy regulacje, które, yy, regulacje, które będą korzystne dla kryptowaluciarzy, dla całej technologii blockchain, dla firm, które tu będą. Chciały ewentualnie działać dla nas, którzy będziemy chcieli płacić tutaj podatki i, i prowadzić swoją działalność gospodarczą. Ministerstwo mam wrażenie to rozumie. Jeśli chodzi o sam Hepenik, ja uważam, że to był wielki sukces, ponieważ oczekiwania były takie, że być może pojawi się 20-30 osób. Pojawiło się różnie, według różnych szacunków, od 300 do 500, nawet do 1000 osób. Różne źródła różnie podają. Policja oficjalnie podała, że było 300 osób. Tylko nie wiem, czy to jest maksymalna ilość, czy w sumie jak oni to liczyli. Ja szacuję, że między 500 a 1000, każdy ma prawo to szacować inaczej. Bardzo fajny happening, bardzo fajnie było się z Wami spotkać. Oczywiście jad w internecie płynie. Osoby, które najczęściej komentują, to osoby, które w ogóle nie przyczyniły się w żaden sposób. Kolejnego filmu o tym, kto organizował i tak dalej nie będę robił, nie będę wymieniał z listy. To było w moim filmie o happeningu. Dziękuję wszystkim, którzy przybyli. Pomimo tego, że było to trudno, było to w piątek, no niestety było to celowe działanie. Musieliśmy to tak zrobić, żeby urząd pracował. Poszedł przekaz do mediów. TVP zrobiła z nas gangsterzy, terrorystów i handlarzy narkotykami. No ale czego innego oczekiwać od TVP? W każdym razie pokazaliśmy, że jesteśmy. Teraz tak, później było spotkanie we wtorek rano o 9:30, było spotkanie w Ministerstwie Finansów tam brały udział następujące osoby. Była to Zuzanna Umińska jako przedstawiciel jako przedstawiciel Profit Plus, Daria Gaca czyli Kryptodaria, przedstawiciele TJS czyli Rafał i Jakub Mościcki, był Marcin Wenus z Komparika, był profesor Piech z jeszcze jedną osobą, której niestety nie pamiętam nazwiska. No i oczywiście był też Sylwester Suszek, czyli prezes Bitbeja, którego obecność naprawdę dużo wniosła. Nie było już tam ministrów. Ale były konkretne osoby z Ministerstwa Finansów, były to osoby z kasu, były to osoby z działu rachunkowości, były osoby z innych tam różnych departamentów. I teraz tak, no ci ludzie nie bardzo mieli pojęcia o tym. Myśmy mu na początku musieli wytłumaczyć w ogóle, co to jest blockchain i jak to wygląda w innych krajach i dlaczego my chcemy to uregulować. Dyskusje były różne. Oczywiście potwierdziło się to, że w 2018 roku i 2017 za dużo się nie da zrobić. Dopiero 2019 będziemy pracować nad regulacjami. Troszeczkę szokowała ich wypowiedź pana Suszka, który potwierdził, po pierwsze, że w tej chwili na Bitbayu ma ponad 600 tysięcy aktywnych użytkowników z Polski. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, że ocenia środowisko kryptowalut w Polsce na ponad milion osób. To był szok dla urzędników. Ja mam wrażenie, że oni się spodziewali. Spodziewali się, nie wiem, 100 tysięcy 100 maksymalnie, może 10, 15 tysięcy, jak usłyszeli o milionie, to trochę ich chyba to zszokowało. Po drugie, pan Suszek stwierdził, że robili symulacje rozliczeń na, na swoim, na platformie na Bitbayu, wzięli jakiegoś jednego z większych traderów w oparciu o ich giełdę, puścili te transakcje krypto, krypto i systemowi komputerowemu zajęło to 7,5 godziny. Więc. Teoretycznie jest to możliwe, to w praktyce jest rozliczenia krypto, krypto nie mają sensu, i to zostało jasne przekazane użytkownikom. Rozliczenie, rozliczenie jeszcze jak rozliczenie, ale sprawdzenie, sprawdzenie tego jest praktycznie niemożliwe. Oczywiście są systemy komputerowe, farmy serwerów i tak dalej, ale ktoś to później jeszcze musi skontrolować. Te kursy zmieniają się czasami w ciągu sekundy, także, także to nie ma sensu. Mam wrażenie, że do nich to dotarło, ale tak naprawdę po kolejnym spotkaniu będzie widać przekazaliśmy im jeszcze nasze propozycje tu są tak naprawdę dwie propozycje jedna propozycja lansowana głównie przeze mnie i też inne osoby oraz druga propozycja pierwsza propozycja taka moja nie jest może moja autorska, bo podatek można powiedzieć ryczałt, niektórzy nazywają to podatkiem obrotowym to już lansował i promował profesor Gwiazdowski jako podatek dla działalności gospodarczej na czym to polega? polega to na tym, że jeżeli wypłacamy waluty fiat czyli krótko mówiąc handlujemy sobie krypto Sprzedajemy te kryptowaluty za złotówki i wypłacamy na konto. I w tym momencie jest pobierany podatek 0,5 lub 1% od wypłaty. Ma to jedną wadę, a mianowicie jeżeli wypłacacie ze stratą, tracicie dodatkowe 0,5 czy 1%. Dlaczego ja tak się przy tym upieram? Dlatego, że jeżeli, jeżeli by nie było czegoś takiego, to zawsze urzędnik ma prawo do interpretacji podatnicze i wtedy na przykład macie kontrolę z urzędu skarbowego i urzędnik stwierdza, że wyście źle zapłacili, musicie zapłacić karę, jeszcze odsetki i tak dalej. W przypadku mojego pomysłu nie ma czegoś takiego. Oczywiście nie ma tu mowy o żadnym podatku od wypłaty kryptowalut. Jeżeli przelewacie kryptowalutę na giełdę, to nie ma żadnego podatku. Urzędnicy zapytali też, a co w przypadku, jeżeli za bitcoina kupimy sobie na przykład samochód. Więc rozwiązanie jest tak samo proste. Jeżeli bitcoina, za Bitcoin kupujemy samochód, to przecież salon samochodowy dostaje w tym momencie złotówki. Więc procesor płatniczy robiłby to samo. Ten podatek mógłby być rozliczany przez giełdę. Pan Suszek potwierdził, że nie jest to wielkim problemem. Problemem większym byłyby tutaj regulacje czyli yy, giełdy musiałyby być jakimiś tam mieć licencje i tak dalej i tak dalej, żeby wypłacać te podatki do urzędu skarbowego. Moglibyśmy to robić też indywidualnie. No i później na koniec roku składalibyśmy na przykład deklarację, ile tego podatku żeśmy zapłacili. Tylko takie poinformowanie, że ja ja zapłaciłem tyle i tyle podatku, a kasa trafiałaby czy to w dziennych przelewach, czy tygodniowych, czy miesięcznych do urzędu skarbowego, czyli dopływ gotówki byłby stały. Moim zdaniem fajny, fajny pomysł. Drugim podatkiem jest oczywiście podatek przychodowy przepraszam, nie przychodowy, tylko dochodowy, czyli krótko mówiąc od wpłat na giełdę, czy od wypłat odejmujemy wpłaty, jeżeli wyjdzie na plus, to płacimy podatek, jeżeli nie, nie wyjdzie na plus, to nie płacimy podatku, mamy stratę. Dlaczego ja jestem przeciwnikiem tego? a Dlatego, że wtedy urzędnik może definiować, co jest kosztem uzyskania przychodu, a co nie jest. Wtedy musimy też bawić się w dokumentację kosztów i tak dalej, i tak dalej. Więc ja się upieram przy tym pierwszym pomyśle. Zobaczymy, czy zostanie przeforsowany. Wchodziły oczywiście też kwestie regulacji. Tutaj urzędnicy usłyszeli, co też było dla nich szokiem, że giełdy już, już nastąpiła tak zwana samoregulacja i giełdy już kontrolują swoich, to znaczy weryfikują swoich użytkowników. Tematy, które nie zostały jeszcze poruszone, to jest kwestia na przykład zamykania kont bankowych przez banki, Giełdom, kantorom, innym tego typu rzeczom. To nie zostało jeszcze poruszone. To zostanie poruszone na następnym spotkaniu. I parę innych kwestii, o których w tej chwili tu nawet nie pamiętam. Kolejne spotkanie odbędzie się po weekendzie majowym. Mamy bardzo wiele problemów do rozwiązania. Optymalnie by było, oczywiście, gdyby tych podatków w ogóle nie było, no ale w naszym kraju, który jest tak mocno przesiąknięty socjalizmem, ja nie wierzę w to że tu podatki przejdą w kwestię braku podatków. Uświadomiliśmy im to, że jeżeli teraz prześmimy tą rewolucję, piątą rewolucję przemysłową, rewolucja, która może się okazać większa niż sam internet, to uciekną za granicę firmy, uciekną za granicę ludzie, traderzy, część giełd będzie miała ich w dupie i nie będzie im przekazywać żadnych, żadnych yy, raportów finansowych, więc tak naprawdę mam wrażenie, że do nich to dotarło, ale to jest moje subiektywne zdanie. Zobaczymy co będzie dalej. M musimy im to wszystko dalej na bieżąco przekazywać. Oni chcą współpracować. Tak to z mojego punktu wygl wygląda. Oni chcą współpracować. Ja z innego źródła dostałem informację, że kas jest obesrany. Oni się boją kryptowalut, oni tego nie rozumieją. Ja mam wrażenie, że to jest y mam wrażenie, że to jest tak, że część z tych osób, część z tych osób tak naprawdę potwierdza się to, że nawet nie wie jak komputerów używać. Więc będziemy z nimi współpracować. A wszystkim tutaj na tym miejscu, krzykaczom i ekspertom, i, i geniuszom biznesu proponuję: rozpocznijcie własną pracę i przekażcie ministerstwu: wywalczcie, wywalczcie brak podatków w Polsce, bo krzyczeć w internecie każdy, każdy potrafi niech ktoś, wy, ktoś wykona konkretną pracę celebrytów nam nie potrzeba więcej. Ja, jeżeli wywalczycie brak podatków w Polsce, to ja sam upadnę na kolana i się ukorzę przed Wami, i pogratuluję i będę trąbił wszem wobec. te i ta osoba wywalczyła brak podatków od kryptowalut w Polsce. Popierdzielić w internecie głupoty to każdy potrafi, a wykonać realną pracę to już jest troszeczkę gorzej. I to właściwie tyle. Tyle z mojej strony. Chciałem Wam tylko powiedzieć, że dalej współpracujemy. Ja nie wiem, czy będę na kolejnym spotkaniu, być może będę. Staramy się tam też troszeczkę rotacyjnie też wymieniać. Staramy się, żeby to były osoby merytoryczne, żeby to były osoby fachowe. A na pytanie o to, które pewnie padnie, dlaczego Sławomira Mencena nie było tam na tym spotkaniu, o, prosta jest odpowiedź. Niestety on jest politykiem, jest politykiem z kręgu partii Wolność z pana Janusza korwina mikke i niestety polityków nasi rządzący nie chcą widzieć. Nie chcą współpracować z politykami, także także współpracują z nami, bo jesteśmy apolityczni i całe to środowisko jest apolityczne. I to właściwie tyle. Jeżeli będzie coś nowego, to na bieżąco oczywiście na swoim Twitterze, na innych tego typu mediach, ewentualnie na YouTubie, ewentualnie na Laystreamie będę mówił. Także to tyle na tą chwilę. Żegnam się z Wami. Pozdrawiam i do następnego razu.